cichu. Mademoiselle, ma pani moje całkowite zapewnienie. Będę milczał jak grób. Tu chyba nie ma strażników. Śpieszmy się. Czekać na mój znak. Za mną. Szybko. Zamek magnetyczny. Gdzieś tu musi być panel. Mówią, że to postęp. Raczej śmiertelna pułapka. Co do... Coś dla mechanika, nie strażnika. Czym ja się martwię? Najlepszy okręt. Kpina. Voilà. Galahadzie, Lafayette. Straż kompanii otworzyła ogień w naszym kierunku. W razie potrzeby nie pozostańcie im dłużni. Zrozumiałem. Przewód się poluzował. Strychnij bezpiecznik? Nie, to nic. Jestem za tobą, Messie. Widzę trzech w kokpicie. Strażnik może stanowić problem. Musimy improwizować. Bez nerwów, następny przystanek Portsmouth, później spokojny kilkudniowy przelot do Ameryki. Granat dymny. Na twój znak. Trzy. W ładowni czuję, że jesteśmy w powietrzu, ale tutaj bardziej kręci się... Jeden.
Przejmujemy ten statek w imię wolności. Percivalu, przejęliśmy kokpit. Lafayette zostanie przy sterze. Jak sytuacja? Lord Hastings jest przy sali balowej, za waszą pozycją. Znajdziemy go. Śpieszcie do nas. Przyjąłem. Odezwę się, jak zrobię rekonesans. Pamiętaj, tylko nie zaszalej z rumplem. Proszę się nie martwić. Dlaczego on nigdy nie zamyka drzwi do Centrum Łączności? Słyszałeś? Kompania rozstawiła strzelców wyborowych w Blackwall. To plotka. Ale lepiej trzymać się z dala od doków. A jeśli to prawda, radzę ci o tym nie gadać. Tak, masz rację. Nie chcę mieć kłopotów. Słyszałeś? Kompania rozstawiła strzelców wyborowych w Blackwall. To plotka. Ale lepiej trzymać się z dala od doków. A jeśli to prawda, radzę ci o tym nie gadać. Tak, masz rację. Nie chcę mieć kłopotu.
Pozostali są na miejscu? Tak. Nasz Lord Hastings nie jest zbyt rozgarnięty. Percivalu, mamy mały problem. Lucan jest na pokładzie. Mój brat? Co tu robi dowódca rycerza? Wygląda na to, że wszystko idzie gładko. Tak, ser Lucanie. Bardzo gładko. Niedługo czuwujemy w Portsmouth. Istotnie. A potem Ameryka. Cholera! Miał eskortować lordów do granicy. Trzeba mu wszystko powiedzieć. I zaalarmować agenta? Galahad ma rację. Ale ser nie lubi być wykluczany. Później będziemy się martwić. Może się nam przydać, jeśli będzie taka potrzeba. Wykonajmy plan. Przyjąłem. Dam znać, jak będę na pozycji. Nie strzelaj, dopóki nie potwierdzimy celu. Potwierdzam wstrzymanie ognia. Rebelianci ukradli mundury strażników. Będą w nie przebrani. Strażnicy z Whitechapel nie mieli naszywek na ramionach. Istotnie. Raportuj do mnie. Obróć się, bo nie widzę. Brak naszywki. Percivalu, mamy rebelianta na parterze. Zrozumiałem. Szukaj dalej. Nie widzę naszywki.
naszywka. Percivalu, na schodach jest prawdziwy strażnik. Dobrze, szukaj dalej. Jest naszywka. Strażnik przy Hastingsie jest w porządku. Świetnie. Sprawdź pozostałych. Cholera, brak naszywki. Na przeciwległym balkonie jest rebeliant. Przyjąłem. Sprawdź wszystkich. Ten był ostatni. Dobrze. Eliminuj zagrożenie. Przyjąłem. Broń w gotowości. Udanych łowów. Jeden załatwiony. Został jeden. Lucan! Rebelianci! Wyprowadź Hastingsa! Zabierzcie go stąd! Nie! Hastings uciekł! Potrzebuję wsparcia! Przechodzimy do planu B! Percivalu, cel usunięty! Atak rebeliantów! Potrzebne wsparcie! Tak jest! Zaraz tam będziemy! Na statku powietrznym.
przyjaciele. Straż została postawiona w stan gotowości. Niedojdy mogą strzelać bez rozkazu. Cholera! Odsuń się do diabła! Co to było, do cholery? Przy przednim silniku wybuchła bomba! Odwrót! Wszyscy, już! Tak jest! Ty! Uwaga! Na pokładzie jest przywódczyni rebeliantów! To ta kobieta z White Chapel! Ścigam ją! Ona nie może uciec! Rebelianci. Galahadzie, pilnuj celu. Ona nie może uciec. Percivalu, zgubiłem cel. Kontynuuję pościg. Nie, pędź do szalup. Mamy większy problem. Rebelianci mają drugą bombę. Cholera. Dobra, zaraz będę. Jakaś paranoja! Ale sterze, nie byliśmy w stanie tego przewidzieć. Wasza misja w Whitechapel miała być tajna. A ja tymczasem dowiaduję się o rozlicznych ofiarach i zniszczeniu szpitala miejskiego. I jeszcze to! Obstaję przy swoim zdaniu. Biorę na siebie całą odpowiedzialność za wszystko, co się zdarzy. Sebastianie! Zrozum, że nie będę w stanie cię uchronić przed gniewem lorda kanclerza czy zakonu. Twój ojciec zrozumie. Teraz musimy znaleźć drugą bombę, nim nastąpi detonacja. A, drodzy rycerze, zapraszam. Musimy uciekać, zanim będzie gorzej. Sir Lucan pana eskortuje i wszystkim się zajmie. Kontynuujmy pościg. Oczywiście ta sytuacja dotyczy nas wszystkich. Chyba nie macie zamiaru zostać na pokładzie. Dołączymy do pana tak szybko, jak się da. Izzy, zajmij się nimi i idź do kokpitu. Nie, idę z tobą. Izzy, znajdź Lafayette'a i uciekajcie stąd. Ja... Twój brat powierzył mi ciebie pod opiekę. Zrób to. Dla mnie. Potrzebujemy broni. Obok jest magazyn. Zabierzemy broń strażników. Rebelianci wyślą kogoś, by zdetonował drugi ładunek. Przywódczyni rebeliantów i jej wspólniczka uciekły, by wykonać plan awaryjny. To musi być to. Dobrze. Trzymajmy się planu. Pasażerowie opuścili okręt. Powtarzam, pasażerowie opuścili okręt.
szczury kompanii uciekają z tonącego okrętu, tchórze. Dozbrój się i idziemy dalej. Kwatermistrz nabrał sprzętu, którego wystarczyłoby dla małej armii. Strażnicy kompanii nie słyną z subtelności. Nie rozumiem, po co kompania utrzymuje własną armię. Mogą tu być rebelianci. Uważaj. Do wszystkich na pokładzie. Nie panikujcie. Otwórz drzwi. Osłaniam cię. Umówmy się, narobimy. Rebelianci się rozwestwili. To prawda, ale coś się nie zgadza. To nie w ich stylu. Może masz rację. Tak czy owak, musimy ich powstrzymać. Czysto! Ruchy, ruchy! Trzeba znaleźć drugą bombę! Thank you.
jednego! Nie mogę się ruszyć! Nie wychylaj się! Cholera! Przeładowuję! Przypuścili mnie! Jeden z nich pobiegł do cholera! Pamiętajcie o naszym celu. Na pewno poszedł tędy. Jestem! Grayson, przeciśniesz się? Tak myślę. Mało brakowało, przyjacielu. Kusimy los. Zostaw to! Musi być inna droga. Nie ma czasu! Idź sam! Znajdę inne przejście! Tylko nie zgub celu! Lafayette, co się dzieje? Uszkodzenia są coraz poważniejsze. Jak długo zdołasz utrzymać okręt? Chwilę, Messie! Zrób co możesz, Markizie. Daj nam jeszcze kilka minut. Rozumiem. Lafayette, co się dzieje? Uszkodzenia są coraz poważniejsze. Jak długo zdołasz utrzymać okręt? Chwilę, Messie! Zrób co możesz, Markisie. Daj nam jeszcze kilka minut. Uważaj na siebie. Rozumiem. Przychodźcie mnie! Pomocy!
Lafayette, co się dzieje? Uszkodzenia są coraz poważniejsze. Jak długo zdołasz utrzymać okręt? Chwilę, Messie! Zrób co możesz, Markisie. Daj nam jeszcze kilka minut. Rozumiem. Dorwaliśmy go! Lafayette, co się dzieje? Uszkodzenia są coraz poważniejsze. Jak długo zdołasz utrzymać okręt? Chwilę, Messie! Zrób co możesz, Markisie. Daj nam jeszcze kilka minut. Rozumiem. Trzymaj się z dala, kolego. Lafayette, co się dzieje? Uszkodzenia są coraz poważniejsze. Jak długo zdołasz utrzymać okręt? Chwilę, Messie! Zrób co możesz, Markisie. Daj nam jeszcze kilka minut. Rozumiem. Bomby! Cholera!
Galahadzie! Nie strzelaj! Trzeba go powstrzymać. Nie ma na to czasu. Zaufaj mi, Grayson. Posłuchaj mnie, chłopcze. Poddaj się. Nie wiecie, z kim macie do czynienia. Nie jesteśmy wrogiem. Dowiedź tego i powstrzymaj to. Nie. Dopóki kompania może robić, co jej się podoba. Nie może. My tego dopilnujemy. Za późno. Sebastian! Brachu. Nie musisz tego robić. Percivalu, zgłoś się. Galahadzie, zgłoś się. Gray, Sebastian, zgłoście się. Proszę. Easy. Jestem. Easy. Słyszysz mnie? Panie, Sagramoze, Elianie. Straciliśmy kontakt z Percivalem i Galahadem. Potrzebuję pomocy wszystkich rycerzy w pobliżu Crystal Palace. Pani, wygląda na to, że nikt nie przeżył katastrofy. To ja. Gray? Gray, odezwij się! Gdzie jesteś do cholery? Uwaga! Sir Galahad żyje! Znajdźcie go! Ah!
Zajmę się tym. Idźcie do rady. Gray. Spokojnie, Izzy. Dołączę przed sukcesją. Me pense sont avec vous, monsieur. Moje kondolencje. Sir Percival był wielkim człowiekiem. Najlepszym z nas. Pozwoliłem sobie je odłożyć. Wiem, że to wbrew przepisom. Graysonie, nie obwiniaj się za to. Przegoń te uczucia. Jak mogę? Był moim mentorem. Bratem. Owszem, był. Ale skup się na nadchodzących uroczystościach. Reszta może zaczekać. Pozostało zbyt wiele pytań, Alesterze. Mam zamiar poznać na nie odpowiedź. Pomszczę śmierć Maloriego. Proszę cię, nie pogrążaj się w myślach o zemście. Wiodą do szaleństwa. Chodź. Rada nas oczekuje. Lord Hastings zmierza do nas z siedziby kompanii. Chcę ci podziękować osobiście za uratowanie życia jego i innych ludzi na pokładzie. Kompania ma u ciebie dług wdzięczności. Percival! Służył naszemu bractwu przez ponad 6 wieków. Widział, jak upadały królestwa i jak inne zajmowały ich miejsca. Był świadkiem narodzin mieszańców i niestrudzenie z nimi wojował. A wszystko, czego doświadczył, zawdzięcza łasce kielicha. Graala. Czarna woda krążąca w naszych żyłach. I więź, jednocząca zakon. Eliksir, który leczy wszystkie rany i przedłuża życie śmiertelników. Jednakże nie zapewnia nieśmiertelności. A teraz Sebastian Melorivel Percival nie żyje. Pasowanie rycerzy w naszym zakonie następuje niezwykle rzadko. Wyłącznie, gdy umrze jeden z pełniących w nim posługę. Zgodnie z tradycją, nowi rycerze przyjmują imiona swoich poprzedników. Zebraliśmy się tutaj, by celebrować właśnie taką uroczystość. Pradawnej krwi.
Wal tchnie nowe życie. Czy ty, Marii, Józefie, Paulu i Froku, Gilbercie Dumotier, Markizie Lafayette, przysięgasz strzec uświęconych praw zakonu? Czy przysięgasz oddać życie dla dobra naszej sprawy? Sercem i duszą. Pij. Niech ten Graal tchnie w ciebie nowe życie. Poprzez ten akt zostajesz włączony do tego zakonu. Od teraz tylko twoja krew będzie wypełniać tę fiolkę. Niech czarna woda ci służy. Używaj jej mądrze. Mianuję cię Sir Percivalem, sługą Wielkiego Króla i rycerzem Okrągłego Stołu. Powstań, Sir Percivalu, i zasiądź przy należnym ci miejscu przy stole. Straże! Wynieście ciało Sebastiana Maloriego z komnaty i złóżcie je w krypcie. Otwieram posiedzenie rady. Niech ta straszliwa tragedia, która na nas spadła, będzie przestrogą dla tych, którzy sprzeciwiają się woli zakonu. Albowiem Sebastian Mallory nie zginął w walce przeciw mieszańcom. Nie. Padł ofiarą własnej niepokorności i zaniedbania tych, którzy przysięgali poświęcić się oraz strzec najwyższych zasad i wartości. I to dla jakich celów? Lordzie kanclerzu, muszę... Zniszczono budynek! Narażono życie niewinnych ludzi! Zniszczono mienie kompanii o wprost niewyobrażalnej wartości. Powinniśmy dziękować losowi za uniknięcie większej katastrofy. Nie aresztowaliście choćby jednego rebelianta! Wprost przeciwnie. Przez swoje zachowanie rycerze ci zrobili przysługę naszym wrogom. Lord kanclerz jest zbyt surowy. Trzeba pamiętać, że oddział Sir Percivala zdobył informacje na temat spisku rebeliantów. Pozyskał jedynie same poszlaki. Garść hipotez, które doprowadziły do straszliwej katastrofy. Nie chcę o tym słuchać. Z całym szacunkiem, lordzie. Siadaj, Sir Galahadzie! Za przeproszeniem. Ja też straciłem przyjaciela. Powiem więcej. Brata. I nie godzi się, żeby tak go szkalować. Za chwilę uznam to za akt nieposłuszeństwa, rycerzu. Jestem świadomy swojej odpowiedzialności w sprawie. Lecz jeśli sytuacja miałaby się powtórzyć, zrobiłbym dokładnie to samo. Tak jak chciał Mallory. Panie! Rycerze! Rebelianci napadli Lorda Hastingsa. Jest z eskortą na moście Westminster. Wszyscy do broni! Ochrońcie Lorda! Wybijmy tych bezbożników raz na zawsze! Sir Galahadzie! To jeszcze nie koniec. Ktoś musi odpowiedzieć za śmierć Sebastiana Maloriego. I odpowie za to. Uzbrójcie się i zajmijcie pozycje obronne. Galahad, rozkazy. Chodźmy. Z
Ser Galahadzie. Powóz Lorda zaatakowano na moście. Nie wiemy, kto przeżył. Lucan i Grain Percival za mną. Hastings może jeszcze żyć! Znajdźmy go! Jeden ze strzelbą! Muszę przeładować! Przygwoździli mnie! Trzeba go osłonić ogniem! Granat! Czysto! Przejęliśmy tę część mostu! Szybko! Musimy uratować Lorda Hastingsa! Galahadzie, zabezpieczyliśmy tę stronę mostu! Trzeba wyrwać Hastingsa! Osłonię cię! Lucan i Grain, na mój znak! Bierzcie go, jak podniosę. Zrozumiano. Gotowy? Teraz! Mamy go! Musimy wrócić do pałacu! Skończmy, co zaczęliśmy. To nie jest czas na zemstę. Natychmiast opanuj się. Wracaj, Grey! Thank you.
się przedarł! Lord Hastings jest bezpieczny. Czy ktoś widzi Galahada? Dowództwo powietrzne. Czy mamy w pobliżu jakieś arkusy? Herr Galahadzie, tu Argus 3. Jesteśmy 3 mile na północ od mostu Westminsterskiego. Argus 3! Znajdźcie Sir Galahada i nie spuszczajcie go z oczu! Wyjąłem. Jeden z nich tu idzie! Lord Hastings jest bezpieczny. Czy ktoś widzi Galahada? Dowództwo powietrzne. Czy mamy w pobliżu jakieś arkusy? Herr Galahadzie, tu Argus 3. Jesteśmy 3 mile na północ od mostu Westminsterskiego. Thank you.
Cholera! Jeden się przedarł! Załatwcie go! Lord Hastings jest bezpieczny. Czy ktoś widzi Galahada? Dowództwo powietrzne, czy mamy w pobliżu jakieś arkusy? Sir Galahadzie, tu Argus 3. Jesteśmy cywile na północ od portu Westmintaskiego. Argus 3! Znajdźcie Sir Galahada i nie spuszczajcie go z oczu! Przyjąłem. Thank you.
Jeden tutaj, drugi z prawej strony! No dalej, szybko! Argus 3 potrzebuje wsparcia powietrznego! Zbliżamy się do pana, Sir Galahadzie! Zrozumiałem. Uwaga, rycerz! Kropnąć go! Sir Galahadzie, wykryliśmy stanowisko artyleryjskie na wschód od pana. Zdaje się, że to działko naramienne. Tak jest. Nacierają na pana rebelianci. No, chodźcie tu. Argus 3, nie zgubcie go. Tak jest. Zróbmy to. Sir Galahadzie, wykryliśmy stanowisko artyleryjskie na wschód od pana. Zdaje się, że to działko naramienne. Tak jest. Nacierają na pana rebelianci. No, chodźcie tu. Argus 3, nie zgubcie go. Tak jest.
się i zabijcie tego rycerza! Skudne kanarie. Engalahadzie, wykryliście stanowisko artyleryjskie na wschód od pana. Daje się, że to działko na ramienne. Tak jest. Nacierają na pana rebelianci. Argus 3, nie zgubcie go! Tak jest! Będę się osłaniać! Idzie po mnie! Odsuń się do diabła!